Cześć, ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd najnowszego katalogu LEGO na czerwiec-grudzień 2021 roku. Od razu Wam mówię, że odcinek pewnie wyjdzie naprawdę dosyć długi, ale tutaj zobaczycie takie moje mniej więcej plany zakupowe oraz największe must-have'y. Zresztą swoje największe must-have'y z tego katalogu możecie pisać w komentarzach. Was teraz zachęcam do zostawienia łapki w górę, nowych widzów do subskrypcji kanału i teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy już do przeglądu tego właśnie katalogu. Zaczniemy sobie od okładki. A co my na niej w ogóle mamy? LEGO City, LEGO Friends oraz LEGO Video, które nie oszukujmy się skradło większą część tej okładki. Ogólnie według mnie seria może być nie wypałem, ale jeszcze wypowiem się pewnie w późniejszej części tego odcinka o samych zestawach. No a teraz otwórzmy już sobie katalog. Mamy tutaj spis treści, jakieś socjale LEGO, a tutaj jeszcze spis treści z takimi obrazkami z niektórych serii. Widzę też tutaj, że mamy jakąś listę życzeń, chyba po prostu przy każdym zestawie będziemy sobie mogli takie coś zaznaczyć. A oprócz tego ja oczywiście mam ze sobą marker do zaznaczania fajnych zestawów i ja raczej będę to robił właśnie w taki sposób. No i teraz przejdźmy już sobie do samych zestawów, ale jednak jeszcze nie, bo ich tutaj nie mamy. Mamy reklamę LEGO Life oraz tutaj jakiś bilet do Legolandu dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat. No ale teraz już przechodzimy do pierwszych klocków. No i na początku jak zawsze mamy LEGO Duplo, które to sobie tak raczej szybko przekartkujemy, no bo jednak myślę, że mnie jak i Was ta seria jakoś mocno nie interesuje. Dalej mamy jakieś kolejne zestawy właśnie z tej serii. Potem jakieś następne. Widzę tutaj w sumie takie ciekawe materiałowe elementy do mini, no dosyć ciekawie się to właśnie prezentuje. Dalej mamy jakieś już starsze zestawy, jakaś budowa, pociągi, straż pożarna, jakaś również policja, a tutaj mamy coś na licencji. Widzę jakąś nowość na czerwiec, przyznam Wam szczerze, że ja tego zestawu w sumie wcześniej nie widziałem. No a w nim na pewno spoko są te figurki Spidermana, Milesa Moralesa oraz Spider-Gwen. Myślę, że gdybym ten zestaw gdzieś tak za 30 zł na jakiejś mega promocji mógł znaleźć, to bym go sobie raczej zakupił. Dalej mamy kolejne zestawy na licencji, kolejny zestaw z LEGO Jurassic World, no bo kiedyś z tego co pamiętam one były, no i trzeba przyznać na pewno, że te dinozaury wyglądają dosyć uroczo. No i tutaj już zaczynamy bardziej poważne klocki, czyli nowa seria LEGO Mickey and Friends, czyli po prostu Mickey i przyjaciele, i tutaj zestawy na razie z tej serii są tylko 4+. No i na pewno ta seria ma wiele ciekawych figurek, jak na przykład Pluto, Goofy oraz jakieś różne wydania Mini oraz Mickey'ego. Tutaj mamy chociażby strażaków, tutaj kosmonautów, mamy również Daisy. No i te zestawy na pewno mają fajne nadruki oraz wcześniej wspomniane minifigurki. No i może coś z tej serii sobie zakupię, ale jeszcze nie wiem. Na przykład ten samolot śmigłowy myszki Mickey wygląda całkiem ok, ale jeszcze nie wiem, czy się na niego zdecyduje. Dalej co my mamy? Klasykę klasyków, czyli po prostu LEGO Classic. I tutaj mamy jeden nowy zestaw, czyli dookoła świata. No i tutaj mamy jakby rzeczy z różnych kontynentów oraz pewnie państw, jakieś pingwiny, papugi, palmy, double decker bus, no i tego typu rzeczy. I widzę, że w tym zestawie będziemy mieli jakiś plakat, więc pewnie to sobie będzie można jakoś fajnie poustawiać. Klasycznie jakieś płytki, do tego starsze zestawy. Myślę, że nie ma co się tutaj na więcej zatrzymywać. Tutaj mamy pewnie już jakieś bardziej babskie rzeczy, czyli jakieś LEGO Disney oraz LEGO Friends. Tutaj mamy same starsze zestawy, ale tutaj już są jakieś nowości. No i na pewno ciekawie wygląda tutaj w tym zamku ta głowa bestii. Może Wam to bardziej z bliska pokażę. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Ja Wam powiem, że tego elementu w sumie wcześniej nie widziałem, no i na pewno jest on czymś ciekawym. No a tak poza tym, no to są zwykłe zestawy z Disneya, według mnie są one trochę drogie, no ale pewnie dla dziewczyn jest to coś fajnego. Następnie mamy kolejne jakieś Disneye, no i tutaj jest coś na pewno potężnego, czyli ogromny lodowy zamek z LEGO Frozen. No i powiem Wam, że ten zestaw wygląda całkiem ciekawie. Ma on na pewno sporo lodowych elementów oraz ogólnie samych elementów, 65 cm wysokości, także naprawdę jest to spory zestaw. Jego cena też jest dosyć spora, ponieważ jest to 950 zł bez jednego grosza katalogowo, ale muszę Wam przyznać, że ten zestaw wygląda naprawdę bardzo fajnie oraz okazale i myślę, że jakiś większy legowy recenzent się na niego może
pokusić. Tutaj zaś mamy coś dla młodszych dziewczynek, czyli Lodową Krainę Czarów Anny oraz Elzy i jest to zestaw 4+. Można by powiedzieć, że jest to jakaś mniejsza wersja właśnie tego zestawu. No i tutaj również mamy trochę ciekawych elementów, główne postacie oraz oczywiście lodowe elementy. No a te zestawy, jak wcześniej wspomniałem, no to nie jest nic nowego. Dalej mamy kolejne Lego Disney i tutaj mamy tą Raję oraz Ostatniego Smoka. Na pewno fajna jest tutaj ta figurka, ten stwór, ta postać. Według mnie jest to naprawdę coś fajnego i w tej serii na pewno jest sporo fajnych oraz ciekawych elementów. Teraz przechodzimy do Minionków, czyli serii, z której na pewno chciałbym mieć w swojej kolekcji jakiś zestaw, ale jeszcze nie wiem jaki. Na pewno podobają mi się te dwa duże Minionki, ten samolot tak średnio, motocykl według mnie jest całkiem git, ale jednak ten Gru no nie wygląda jakoś mega dobrze. Ten zestaw całkiem mi się podoba, więc tutaj sobie postawię pierwszy znak zapytania, że może ten zestaw bym sobie zakupił. Na pewno fajne elementy, do tego trzy postacie Minionków, jakiś taki smok, no dosyć fajnie to wygląda. Dodatkowo jeszcze podoba mi się to Minionki w laboratorium Gru i tutaj również sobie postawię znak zapytania. No i może w sumie jeszcze przy tym zestawie, ponieważ cały czas się nad nim zastanawiam, a reszta no to nie wiem, ciekawe czy jeszcze coś właśnie z Minionków nam wyjdzie. Myślę, że fajnie by na pewno było. Dalej co my mamy? Kolejne jakieś babskie zestawy, czyli Lego Friends i widzę, że w tym tak jakby sezonie przenosimy się do lasu. No i mamy tutaj takie jakieś zestawy, na pewno spoko elementy ma ten leśny wodospad i tutaj sobie postawię znak zapytania, bo jakbym ten zestaw na jakiejś promce wyrwał, to bym go sobie pewnie zakupił. Dalej mamy jakieś leśne centrum jeździeckie, no i tego typu sprawy, nawet jakaś szkoła, kalendarz adwentowy, a tutaj mamy jakiś wielki hotel. No na pewno są to fajniejsze rzeczy dla dziewczyn, po prostu bardziej atrakcyjne niż dla mnie. A nawet widzę, że sobie możemy tutaj ten zestaw zamieniać na porę zimową oraz jesienną, co jest na pewno całkiem spoko. Kolejne jakieś nowości z Friendsów, chyba znowu Wesołe Miasteczko, podobną tematykę już kiedyś mieliśmy, ale jak ktoś buduje coś takiego, no to zawsze lekko te kolory można sobie pozmieniać lub po prostu zrobić taką damską strefę. Z takich ciekawszych rzeczy to na pewno tutaj jakieś to kółko, jakiś konik, no na pewno jest to bardziej po prostu atrakcyjne dla dziewczyn, jak już wcześniej wspomniałem, ja raczej nic sobie z tego po prostu nie zakupię. No i tutaj mamy już starsze zestawy, te kostki ze zwierzętami, no ja wam powiem, że chyba jakoś tak średnio się to sprzedaje, nawet nie widziałem żadnej recenzji właśnie tych zestawów. No i kolejne jakieś starsze zestawy, przynajmniej z tego co widzę, tak mi się przynajmniej wydaje, jakoś mocno w Lego Friends nie siedzę, więc jak coś to możecie mnie poprawić. Te zestawy na pewno już są z tych starszych, no i te również, więc to sobie tak raczej szybko przekartkujemy. No i teraz przechodzimy sobie do serii Lego Dots, gdzie to mamy sporo nowości. Kolejne jakieś pojemniki na ołówki i tego typu rzeczy, nowe dodatki, seria trzecia, jakaś szkatułka, tutaj mamy zestaw kreatywnego projektanta, co na pewno może być dosyć ciekawym zestawem, a ja bym chciał sobie zakupić ten właśnie zestaw, czyli rozmaitości Dots. Płacimy 90 zł katalogowo za 1000 elementów i to takich różnych fajnych, które mogą się przydać do wykończenia makiet i myślę, że jak dorwę ten zestaw na jakiejś promocji za takie 50-40 zł, to na pewno bym go brał bez zastanowienia. Tutaj mamy jakieś nowe bransoletki, myślę, że seria Dots idzie w całkiem spoko kierunku i mam nadzieję, że przez jakiś czas ona się jeszcze utrzyma, bo na pewno dostarcza nam sporo fajnych oraz takich małych, ciekawych elementów. Tutaj mamy te starsze kostki, mamy informację, że więcej ich będzie w sierpniu, no i tutaj ogólnie są jakieś właśnie starsze zestawy, można by powiedzieć, że ten taki ikoniczny pojemnik na długopisy w kształcie ananasa, przynajmniej on mi się tak mocno kojarzy z serią Lego Dots. No i następnie mamy właśnie wcześniej wspomniane, dokładniej przy omawianiu okładki, Lego Video. No ja wam powiem, że moje zdanie o tej serii jest takie, że jest ona na pewno trochę droga. Lego znowu próbuje iść w elektronikę, w jakieś aplikacje na telefony. Poprzednio z Hidden Side im to nie najlepiej wyszło, więc podchodzą jakby do kolejnej próby. No i ja myślę, że ta seria jakoś długo się nie utrzyma, bo na pewno też te zestawy są przynajmniej według mnie trochę za drogie. Na początku dostaliśmy właśnie te pojemniki, to się chyba nazywa Beatbox czy coś takiego. O, dokładnie tutaj widzę, że właśnie nazywa się to Beatbox. No i na pewno te minifigurki są świetne oraz te tile 2x2
z nadrukami. No i te zestawy są całkiem spoko, ale jak wcześniej wspomniałem, dla mnie są za drogie. I tutaj mamy nowości i tutaj są już takie po prostu zwykłe zestawy. No i co my tutaj mamy? Na pewno spoko jest ten statek piracki, no i na pewno też super stroną tej serii są minifigurki, które według mnie są świetne. Tutaj mamy jakiś koncert, tutaj mamy jakiś samochód, jakąś cukiernię, walizkę, która jest jakby jakimś głośnikiem. No na pewno pomysły są spoko oraz takie szalone, no i wygląda to na pewno dosyć ciekawie. Dalej, co my mamy? Lego Creator. W sumie tak chyba zbyt szybko przeszedłem z tej serii Lego w IDEO. Może jeszcze powiem coś o tych zestawach. Według mnie na pewno ta seria ma potencjał i mam nadzieję, że Lego jakoś mocniej go wykorzysta. Wróćmy sobie zatem teraz już do tego kreatora. No i tutaj mamy jakieś starsze zestawy. Ja sobie cały czas stawiam zapytajnik właśnie przy tym zestawie, czyli sklep zoologiczny i kawiarenka, ponieważ bardzo mi się on podoba, ale jakoś tak za bardzo nie mam okazji, żeby go kupić. W sensie może okazję mam, ale jakoś tak są bardziej inne wydatki. No i z takich nowości mamy tutaj średniowieczny zamek. Myślę, że jest to coś fajnego dla fanów Lego Castle, na pewno jacyś rycerze, smok. Sam zamek myślę, że wygląda całkiem spoko, ale na pewno gdyby nie był wydany w serii Lego Creator 3 w 1, to mógłby być jeszcze lepszy, ale przynajmniej będzie to wreszcie coś dla fanów właśnie serii Lego Castle. Dalej mamy jakąś kolejną nowość, czyli diabelski młyn, który moim zdaniem wygląda całkiem przyjemnie. No i jest to spoko zestaw, jeżeli ktoś buduje jakieś wesołe miasteczko lub gdy po prostu ktoś go chce do miasta. Te zestawy już wcześniej mieliśmy. Tutaj również chyba nie ma nic nowego. O, jednak jest, bo widzę jakąś przygodę w promie kosmicznym i jest to nowość na czerwiec. Wydaje mi się, że dokładnie taki sam zestaw kiedyś mieliśmy, ale jak coś, no to możecie mnie poprawić w komentarzu. I tutaj jeszcze sobie postawię pytajnik o przy tym zestawie oraz przy tym statku pirackim, bo właśnie nad nimi cały czas się gdzieś tam zastanawiam. Dalej mamy Lego Mario. Według mnie coś, co jest na pewno fajne, to, że wychodzi drugi zestaw startowy, tym razem z Luigi. No i moim zdaniem to jest spoko, że będą wreszcie dwie postacie, ale ogólnie sama seria Lego Mario jakoś mocno mnie nie kręci. No i według mnie może być to kolejny niewypał ze strony Lego. Dalej mamy takie oto zestawy. Chyba jakieś nowości tutaj są, przynajmniej wydaje mi się, że ten zestaw jest jakąś nowością, ale ja tak jak mówię, w serii Lego Mario jakoś mocno nie siedzę, więc tutaj nie jestem jakimś ekspertem. Mamy kolejne stroje, myślę, że z takich ciekawszych, no to na pewno, przynajmniej według mnie, ten pingwin jest taki najfajniejszy. No a tutaj mamy, zobacz, nowe zestawy, możemy sobie zeskanować kod QR. Dalej mamy coś nowego z Lego City, czyli jakąś serię Stunts. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to będzie się nazywać właśnie po tym tutaj oznaczeniu. I co my tutaj mamy? Skakanie przez jakieś przeszkody, mi się to kojarzy właśnie z Monster Truckami, no i właśnie rzekome Monster Trucki tutaj mamy. No ten zestaw jest trochę drogi, ponieważ kosztuje 450 zł bez jednego grosza katalogowo, ale na pewno te Monster Trucki wyglądają fajnie, jakieś skocznie, płonące koło, no na pewno ma to również jakiś tam swój urok. Tutaj mamy coś takiego kolejnego, kolejny jakiś konkurs kaskaderski, no i będziemy mieli takie pojedyncze motorki z figurkami, no i na pewno one są całkiem spoko, ale ich cena jest już mniej spoko, ponieważ za taki motorek i figurkę katalogowo będziemy musieli zapłacić aż 35 zł bez grosza, co jest według mnie lekką przesadą, ale na pewno spoko rzeczą w tej serii jest to, że te motorki oraz nie wiem, czy te Monster Trucki też, wydaje mi się, że nie, ale na pewno same motorki będą miały funkcję pullback. Również w sumie podoba mi się tutaj ta ciężarówka kaskaderska, no i myślę, że ta seria ma na pewno jakiś potencjał, przynajmniej do zabawy, no i wydaje mi się, że może być to całkiem coś fajnego. Dalej mamy Lego City, coś, co też już wcześniej było w katalogu, oczywiście nie sama seria, tylko zestawy. No i mamy tutaj zapowiedź kalendarza adwentowego za stówkę bez jednego grosza katalogowo. Mi się wydaje, że ogólnie te kalendarze z Lego City to co roku wyglądają praktycznie tak samo, no ale pewnie jakiś tam swoich fanów one mają. Lego City Straż Pożarna, tutaj chyba te wszystkie zestawy już kiedyś były, więc to sobie myślę, że możemy skipnąć. Następnie Policja, cały czas mam ten zestaw, on czeka na recenzję, chociaż nie wiem, czy w ogóle kiedyś się jej doczeka. Dalej mamy te super pojazdy i nie widzę tutaj w sumie nic nowego, ale dam sobie znak zapytania przy tym wakacyjnym kamperze, bo po prostu ten zestaw jakoś tak mi się podoba, oraz jeszcze przy zamiatarce, bo również ona według mnie jest całkiem spoko setem. Dalej, co my tutaj mamy? Kolejne super pojazdy, również to już
kiedyś było. Tutaj mamy serię z Afryki, przynajmniej ja bym to tak nazwał, no i to są jakieś nowości. Na pewno spokojniej są zwierzęta, jakieś słonie, mini słonie, małpki, tutaj mamy nawet lwa, no na pewno to jest coś fajnego, ale same zestawy według mnie są takie, no dosyć mocno średnie i poza zwierzętami w sumie nie są niczym ciekawym. Tutaj jeszcze na poprzedniej stronie tak trochę ominąłem serię Badacze Oceanu, ale ona też już kiedyś była, więc myślę, że nie ma co jej poświęcać jakoś sporo czasu. No i tutaj również jakieś nieśmiertelne serie z katalogu, czyli pociągi, kosmos oraz jakieś samoloty. Myślę, że to również możemy sobie pominąć. Lego Boost to już również jest długo. No a tutaj mamy minifigurki ze Zwariowanych Melodii. Jeden opening był już u mnie na kanale i tutaj w prawym górnym rogu możecie sobie kliknąć i obejrzeć na przykład po tym filmie właśnie opening z tych minifigurek. I tutaj mamy również informację, że nowa seria dostępna będzie we wrześniu i tak widziałem z jakichś przecieków, że może być to seria z Marvela, ale no nie wiem, to się jeszcze zobaczy. Wracając do tych figurek, no to ja właśnie w tym odcinku, gdzie robiłem pierwszy opening, mówiłem, jakie minifigurki najbardziej mi się podobają, więc myślę, że nie ma co się tutaj powtarzać, ale seria ogólnie według mnie jest całkiem spoko. No i wreszcie przechodzimy do jakiejś serii, które mnie kręcą, czyli Marvel, Avengersi i tego typu rzeczy. No i tutaj na pewno chciałbym mieć sobie w kolekcji ten zestaw, czyli Iron Man Zadyma z Iron Mongerem. Również chciałbym mieć statek Strażników Galaktyki. Według mnie ten zestaw wyszedł naprawdę bardzo dobrze. Helikopter Czarnej Pantery również chciałbym mieć w swojej kolekcji. Koniec gry, Ostateczna Bitwa również chciałbym mieć. W ogóle według mnie nazwa Koniec gry brzmi dużo gorzej od Endgame, ale dobra, wróćmy sobie do katalogu, a ten zestaw nie wiem, czy sobie zakupię. Myślę, że chciałbym mieć po prostu komplet zestawów z tego Infinity Saga, więc może go zakupię, dlatego daję sobie tutaj pytajnik. I tak może powiem coś o tych zestawach. Według mnie są naprawdę spoko, ale ich najmocniejszą stroną według mnie są minifigurki, w szczególności w tym zestawie. No i tutaj ogólnie chciałbym kupić same minifigurki, no bo bazę mam już poprzednią wersję, no i nie wiem, czy znajdę na nią miejsce, a te figurki są na tyle spoko, że naprawdę mi na nich zależy, no i nie wiem jeszcze, co tutaj zrobię, czy może kupię jakoś osobno figurki, czy kupię cały zestaw, ale to na pewno kiedyś się zobaczy. Ten statek jest na pewno super, ten zestaw również, a tutaj mamy naprawdę świetny set w stosunku cena do jakości oraz w sumie ilości i zawartości, bo figurki są fajne, sam ten helikopter, no moim zdaniem ogólnie nazwa helikopter na ten pojazd brzmi tak nie za dobrze, ale dobra, wracając, sam ten helikopter według mnie również jest naprawdę spoko pojazdem, no i moim zdaniem ta fala jest naprawdę fajnymi zestawami z Lego Marvela, bo w sumie dawno takiej nie było, przynajmniej mi się tak wydaje. No i tutaj mamy właśnie jakieś starsze zestawy z Marvela, cały czas gdzieś tam sobie poluję na tą wieżę Avengersów, bardzo chciałbym mieć ten zestaw w swojej kolekcji, no i stąd jeszcze na pewno chciałbym mieć kalendarz adwentowy. Wreszcie doczekaliśmy się właśnie kalendarza adwentowego z Marvela, no i myślę, że z takich ciekawszych rzeczy to na pewno jest Iron Man oraz Spider-Man w takich niecodziennych strojach, jakiś Thanos oraz mini konstrukcje. Myślę, że temu kalendarzowi kiedyś się na moim kanale przyjrzymy. No i dalej mamy te mechy i z nich na pewno mam, o tutaj, tego mecha, jego recenzja również jest na moim kanale, a z tych mechów jeszcze chciałbym sobie zakupić, myślę, że tego oto tutaj Kapitana Amerykę, bo Iron Mana mam w swojej kolekcji, Thora też mam w swojej kolekcji, ale jeszcze nie było recenzji, a nad Spider-Manem się zastanowię, jeszcze nie wiem, czy go sobie zakupię. Tutaj mamy jakąś jakby reklamówkę Rebuild the World, no i kolejne zestawy ze Spider-Mana. Myślę, że z tych na pewno chciałbym mieć ten zestaw oraz może tą kryjówkę, a reszta jakoś mocno mnie nie jara. No i te zestawy też już kiedyś były w katalogu, więc myślę, że nie ma co im poświęcać więcej czasu. Następnie mamy serię, którą mam wrażenie, że LEGO ostatnio zaniedbuje, czyli LEGO DC. Jak z Marvela pojawia się wiele zestawów, to z tej serii mam wrażenie, że ostatnio praktycznie nic nie wychodzi. No i tutaj zastanawiam się nad tą mobilną bazą Batmana, nad tym zestawem również, no i nad tym zestawem również. No ale nie mamy żadnych nowości z Batmana ani z DC, no według mnie jest to trochę dziwne. No i teraz przechodzimy do Ninjago i to jest bodajże 15 sezon, tylko ta część wodna. No i z tych zestawów raczej nic sobie nie zakupię, ale na pewno ten smok wygląda całkiem spoko. No i ta minifigurka Nia Energy, chyba tak to się powinno czytać, według mnie jest po prostu świetna.
Dalej mamy dalszą część tych właśnie podwodnych zestawów, no i mamy jakąś świątynię, tutaj jest pływająca perła, no i myślę, że dla fanów Ninjago te zestawy na pewno są atrakcyjne, mi nawet jako nie fanowi LEGO Ninjago one się całkiem podobają, no i według mnie jest to coś całkiem okej. Dalej mamy już te starsze zestawy, jakieś rocznicowe, te właśnie na dziesięciolecie LEGO Ninjago, no i mamy te świetne rocznicowe figurki, które ja bym chciał mieć w swojej kolekcji, ale nie wiem, czy mi się to uda, jakieś zestawy 4+, perła przeznaczenia, myślę, że możemy przejść to dalej, albo w sumie jeszcze chwilkę tutaj poświęcę, bo mamy właśnie dwa nowe zestawy, czyli atak smoka ognia i ten smok według mnie prezentuje się naprawdę super oraz pojazd ultradźwiękowy, gdzie według mnie tutaj ta starsza wersja wyglądała znacznie lepiej. Dalej mamy te pojedynki, jakieś zestawy 4+, a właściwie to jeden zestaw 4+, oraz turniej żywiołów i przy nim sobie postawię znak zapytania, bo ten zestaw w sumie też bym chciał mieć w swojej kolekcji. No i tutaj mamy te trzy zestawy rocznicowe, które według mnie są całkiem spoko i może chociaż jeden z nich sobie bym zakupił. Tutaj sezon 15, ale ta wcześniejsza wersja, no a tutaj mamy ten sezon w podziemiach, to był bodajże 13, 14. Ja wam powiem, że gubię się w tych sezonach i nie zdziwiłbym się, gdyby to był sezon 14 i ja tu cały czas się mylę. Ale wracając do tych zestawów, no nie wiem w sumie, co bym mógł stąd kupić. Mamy nawet jakieś zestawy z sezonu 12, a właściwie to jeden, czyli wyścigówki Jaya oraz Lloyda, a ogólnie wydaje mi się, że z tych zestawów raczej nic w mojej kolekcji po prostu nie wyląduje. Tutaj mamy, żeby sobie pobrać bezpłatną aplikację Katalog 3D, no i pewnie jakoś fajnie będziemy sobie mogli to oglądać, no i tutaj jakieś odkryj niesamowite gry LEGO. Ale przejdźmy sobie dalej, mamy Jurassic World, fajnie, wreszcie jakieś nowe zestawy, no i ja na pewno chciałbym mieć w swojej kolekcji ten zestaw, czyli wystawę skamieniałości Tyranozaura. Według mnie był to naprawdę spoko pomysł na zestaw, właściwie to jest spoko pomysł na zestaw, gdzie mamy taki szkielet dinozaura, do tego mały dinuś, no i jakieś tam inne eksponaty z muzeum. No i według mnie ten zestaw jest po prostu spoko. Następnie mamy taką łódź, jakiś taki, można by powiedzieć, klasyczny 4-plusowy zestaw Jurassic World oraz jeszcze taki zestaw z większym dinozaurem. No a to wszystko już kiedyś mieliśmy, ale ja sobie jeszcze tutaj, o tak dla przypomnienia, postawię pytajnik przy tym zestawie, ponieważ bardzo chciałbym mieć po prostu Indominusa Rexa. Jeszcze a propos pytajników, to chciałbym cały czas mieć po prostu ten zestaw, mi się on podoba, ma fajne elementy oraz fajne dinusie. Ale już przejdźmy sobie dalej i co my tutaj mamy? LEGO Speed Champions, czyli serię, którą ja właściwie, no mogę powiedzieć, że bardzo lubię. No i tutaj mam trzy te pojedyncze samochody i na pewno chciałbym sobie zakupić tutaj te dwa Lambo. Według mnie ten zestaw jest naprawdę spoko. No i na Jaguary, gdybym miał w swojej kolekcji, też bym się nie obraził. I tutaj te dwa auta na pewno chcę mieć. A Suprę nie wiem, ponieważ według mnie wyszła ona całkiem tak średnio. Nad tutaj Chevroletami się również zastanowię. No i nad tymi Dodge'ami również. Ale według mnie seria Speed Champions ostatnio trzyma naprawdę dosyć wysoki poziom. No i przechodzimy sobie do Harry'ego Pottera. Tutaj mamy te książki i ja sobie ogólnie tutaj postawię jakiś pytajnik, bo którąś z nich chciałbym mieć po prostu w swojej kolekcji. Mamy również kalendarz adwentowy i nad nim się zastanowię, ale chyba raczej go nie zakupię. No i kolejny raz jakieś rocznicowe zestawy, tym razem z Harry'ego Pottera. Mamy jakiś Hogwart, kolejny Hogwart. Ten zestaw wygląda całkiem spoko. Jest to wizyta w wiosce Hogsmeade, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, przynajmniej mam taką nadzieję, i jakiś tutaj Hogwart, pomyłka z eliksirem wieloskokowym. No i myślę, że te zestawy są całkiem spoko, ale raczej ja jakoś mocno nie zamierzam ich po prostu kupować. Starsze zestawy z Harry'ego Pottera, no one już też również długo się w katalogu utrzymują, a teraz przechodzimy do Minecrafta. Z nowości mamy te zestawy, tutaj mamy jakiś postrach dżungli, no całkiem ciekawie to wygląda. Ten nowoczesny domek na drzewie również wygląda spoko, ale jest naprawdę drogi. 550 zł, no myślę, że jest to lekko przesadzona cena. Zawsze mi się podoba ten domek w kształcie świni. Według mnie jest to coś całkiem okej oraz takiego fajnego, kreatywnego, co na pewno jest na plus, jeżeli chodzi o ten zestaw. No i te zestawy chyba też są nowe, ale ja w Minecrafta nie gram, więc pozwólcie, że to sobie tak szybko
omówiłem. No i dalej mamy jakieś starsze zestawy z Minecrafta, które myślę, że również możemy sobie pominąć. No a teraz przechodzimy do tego, na co najbardziej czekałem, czyli LEGO Star Wars. No i tutaj zacznie się naprawdę spore zakreślanie. Ten zestaw oczywiście posiadam w swojej kolekcji, ten również. Ich nawet recenzje możecie zobaczyć na kanale. AT-ST również posiadam, tutaj Grogu posiadam, również recenzja jest na kanale. Kłopoty na Tatooine posiadam, również jest recenzja. Statek kosmiczny Boba Fetta, ogólnie zmiana tej nazwy ze Slave One według mnie jest trochę dziwna, ale ten zestaw chciałbym mieć. Ogólnie cena jego jest naprawdę przyjemna, 230 zł. Sam Slave wygląda całkiem spoko, wiadomo, że jest to trochę szlifierka kątowa, tylko że w pomniejszonej wersji, ale ta figurka Boba Fetta to według mnie jest po prostu mistrzostwo świata. No i tutaj mamy jeszcze jeden zestaw z Mando, czyli taki transportowiec, i jego również chciałbym mieć w swojej kolekcji. Dalej przechodzimy i co my tutaj mamy? Mandaloriański myśliwiec, według mnie również świetny zestaw i on na pewno wpadnie w moje ręce. No i tutaj mamy jeszcze starcie na Mandalore, Darth Maul, Ahsoka oraz trochę klocków. No myślę, że zestaw jest spoko, tym bardziej jak za taką cenę. Nad imperialnym myśliwcem Tai się dalej zastanawiam. Tego Microfightersa raczej nie zakupię. Ten może X-Winga mam, a kalendarz adwentowy to jest według mnie obowiązek. Mega chcę mieć ten zestaw. Bardzo mi się tutaj podoba ten Grogu w takim ubranku świątecznym, w jakimś takim swetrze. No według mnie jest to naprawdę super rzecz. Dalej mamy kolejne zestawy. Nad tym zestawem się w sumie zastanawiam. Tego nie zakupię. AT-AT może zakupię, jeszcze nie wiem. Na pewno chciałbym mieć chatkę Obi-Wana, posiadam w swojej kolekcji. No, w sumie powinienem to właśnie w taki sposób zaznaczyć. I recenzja jest nawet na moim kanale. Statek transportowy rycerzy Ren chciałbym mieć w swojej kolekcji. Gwiezdny myśliwiec generała Grievousa, no to może będę miał, ponieważ ta cena cały czas mnie odstrasza, ale raczej będę się kierował w tym kierunku, żeby go po prostu posiadać. AAT posiadam w swojej kolekcji, ale na pewno chciałbym mieć go jeszcze jakieś dwie sztuki. Żołnierze klony z 501 Legionu, czyli potocznie zwany Battle Pack z 501, mam w swojej kolekcji i to nawet chyba w 4 sztukach, ale chciałbym mieć jeszcze więcej. No i Jedi Interceptor Anakina również posiadam w swojej kolekcji. Dalej, czy będziemy mieli jeszcze jakieś Star Warsy? Ano, będziemy mieli. Jodę chciałbym mieć w swojej kolekcji. Sokoła raczej nie zakupię, ale postawię znak zapytania, no bo ja już mam tą wcześniejszą wersję z Przebudzenia Mocy. No i myśliwiec Y-Wing Ruchu Oporu również chciałbym mieć w swojej kolekcji. Następnie mamy imperialny wahadłowiec i według mnie ten zestaw wyszedł dosyć średnio, ale i tak dam sobie znak zapytania, chociaż raczej go nie zakupię. Myśliwiec X-Wing Poe Damerona chciałbym mieć, a wahadłowiec Kylo Rena posiadam i według mnie jest to naprawdę super zestaw. No i to na tyle by było ze Star Warsów. Dalej mamy Mindstorms, ta nowa wersja, która według mnie jest całkiem okej, ale wydaje mi się, że ta poprzednia była lepsza. Tutaj mamy LEGO Ideas, statek w butelce, chciałbym mieć bardzo w swojej kolekcji, a tutaj LEGO rakiety NASA Apollo Saturn 5 raczej sobie po prostu nie zakupię, ten zestaw sobie raczej odpuszczę. Następnie mamy LEGO Technik, no i ten zestaw posiadam w swojej kolekcji, jego recenzja również jest na kanale i tutaj nad drugim Monster Truckiem z Monster Jam się zastanowię, ale raczej chyba go nie zakupię. Mam również ten traktorek, który według mnie jest spoko. Myślę, że kiedyś muszę się zabrać po prostu za jego recenzję, a reszta zestawów po prostu mnie nie interesuje. Mamy tutaj jakiś nowy zestaw i jest to ciężki samochód pomocy drogowej za 700 zł katalogowo. No i myślę, że jest to coś ciekawego, sporo jakiejś pneumatyki. Myślę, że fani LEGO Technik powinni być chyba tutaj zadowoleni, a tutaj mamy jakieś samochody na stery. Tutaj chyba jeden z większych zestawów z LEGO Technik, na pewno ta koparka jest super, no ale też jest piekielnie droga, a ja nie jestem aż takim fanem LEGO Technik, żeby ją kupować. A z takich nowości mamy tutaj ciężarówkę Mercedes-Benz Z-Tros z napędem na 4 koła, no i według mnie ta ciężarówka wygląda naprawdę super. 48 cm długości, dodatkowo jest ona sterowana, no myślę, że jest to coś całkiem fajnego. Mamy też również jakieś tutaj Volvo oraz taką terenówkę również
sterowaną. Dalej mamy już te starsze zestawy. Ja się cały czas gdzieś tam zastanawiam nad tym Jeepem Wranglerem oraz McLarenem Senną. Według mnie są to naprawdę ładne modele. No i tak cały czas gdzieś tam mi chodzi z tyłu głowy ten Land Rover Defender. Według mnie jest to ładny zestaw, ale jego raczej sobie nie zakupię. No i tutaj mamy jakieś zestawy z serii Adult, 3 większe fury z Lego Technic, tutaj jakieś zapowiedzi. Będziemy mieli jakąś tutaj chyba ciężarówkę, czy też raczej spycharkę z marki CAT oraz jakiegoś Forda, którego ja już widziałem przecieki i wygląda on naprawdę całkiem spoko. Z tych zestawów z tej strony na pewno chciałbym sobie zakupić drzewko bonsai oraz Infinity Gauntlet. Według mnie świetny zestaw, a nad Venomem się zastanowię, a Iron Man to jest aktualnie chyba według mnie najgorszy hełm, jaki wyszedł. Tutaj mamy Lego Art, mapa świata, na pewno ciekawy zestaw, ale według mnie jest ona trochę za droga, no i te kolory tak średnio mi pasują. A z tych Lego Artów to może sobie zakupię Gwiezdne Wojny albo tego tutaj Ironmana, ale jeszcze nie wiem, musiałbym też na pewno znaleźć na to miejsce. Dalej mamy Lego Architecture, albo jednak nie, bo tutaj niestety ominąłem jedną stronę. Maski Batmana raczej nie zakupię, ale tutaj hełm zwiadowcy szturmowca na pewno chciałbym mieć. Boba Fetta mam, zwykłego szturmowca muszę sobie nadrobić. Na pewno, ponieważ ten hełm jest według mnie super. R2D2 chciałbym mieć, ale dam sobie znak zapytania, bo nie wiem właśnie jak to z nim pójdzie. Na pewno chciałbym mieć ten zestaw, bo mega mi się podoba i myślę, że raczej gdzieś tam się kiedyś na niego zdecyduję. Tutaj mamy tego Probe Droida, który według mnie też jest super, więc sobie dam znak zapytania, a hełm Vadera chciałbym mieć, po prostu chciałbym mieć te wszystkie hełmy ze Star Wars w swojej kolekcji. No i teraz wreszcie możemy przejść do tego Lego Architecture. Mam w sumie z tej serii jeden zestaw, czyli Londyn. Według mnie jest to naprawdę całkiem spoko. Fajnie by było w sumie, gdyby kiedyś wypuścili Warszawę i gdzieś tam cały czas też się zastanawiam nad tą Statuą Wolności, a z takich nowości mamy tylko jeden zestaw, czyli Taj Mahal w takiej mniejszej skali, no bo kiedyś był oczywiście w większej. No według mnie wyszedł ten zestaw całkiem spoko. Chociaż ja wam powiem, że do serii Lego Architecture jakąś wielką sympatią nie pałam, jednak według mnie ma ona naprawdę sporo ciekawych elementów oraz wiele fajnych rozwiązań konstrukcyjnych. No i to by było na tyle z tego katalogu. Jak widzicie, ja go mam ze sklepu Klockowo. Myślę, że jest to fajny sklep, na pewno warty odwiedzenia. Z tyłu mamy jeszcze wszystkie kalendarze adwentowe. Ja sobie tutaj na pewno zaznaczę ten z Avengersów, ale jednak widzę, że nie mamy wszystkich, bo nie ma tutaj Star Warsów, no ale już trudno, a reszty kalendarzy raczej po prostu nie będę sobie kupował. Myślę, że ten odcinek wyszedł dosyć długi. Teraz jak widzę, mam 41 minut nagrania. Ciekawe, ile to wyjdzie właśnie po skróceniu tego w montażu, ale trochę się rozgadałem. Myślę, że odcinek wyszedł całkiem spoko, ja jestem zadowolony. Myślę, że nie ma co tutaj robić podsumowania, bo odcinek i tak już wyszedł dosyć długi, więc wy w komentarzach piszcie swoje największe must-have'y z tego katalogu. Jeżeli ja bym miał wymienić swoje, to na pewno będą to wszystkie najnowsze zestawy z Marvela oraz ze Star Warsów. Dodatkowo w komentarzach piszcie, czy macie już w swoich rękach fizyczną wersję tego właśnie katalogu. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!